Zachodni alianci, w tym Polska, świętują 72. rocznicę końca wojny na Starym Kontynencie. 8 maja mija także 125 lat od urodzin jednego z polskich bohaterów walk z Niemcami, generała Stanisława Sosabowskiego. Grób na warszawskich Powązkach. Tu spoczywa żołnierz, patriota i bohater walk o holenderskie Arnhem. Na Mazowszu otwierał się także szlak bojowy Stanisława Sosabowskiego. Z meldunkami przedostał się do Francji, następnie do Wielkiej Brytanii. Tam zorganizował pierwszą samodzielną brygadę spadochronową. Z własnego żołnierskiego żołdu sprawili mi wężyki generalskie. Naprawdę wzruszające. Gdzie szukać więcej żołnierskiego serca? Oddział generała Sosabowskiego wziął udział w największej operacji powietrzno-desantowej II wojny światowej. W 1944 roku żołnierze zostali zrzuceni na okupowaną Holandię. On skakał, zresztą pierwszy rzucał swoich żołnierzy, więc nie trzymał się z tyłu, nie dekował, chociaż mógł, bo właściwie dowódca nie powinien być na pierwszej linii. Dla Holendrów to bohater. Królowa Niderlandów Beatrycze 11 lat temu uhonorowała generała i jego żołnierzy. Sam Sosabowski po wojnie nie został potraktowany jak bohater. Skończył jako magazynier w Londynie. Tam zmarł w 1967 roku. Jego żołnierze 2 lata później sprowadzili prochy generała do Polski.